W miesiącu lutym w 56 wsiach gminy Ełk odbyły się wybory sołtysów, zastępców sołtysów oraz członków rad sołeckich. Liczba uprawnionych do głosowania na terenie całej gminy wynosiła 8306 osób, natomiast udział w wyborach wzięło 1691 osób. Frekwencja wyniosła 20%. Z ramienia Urzędu Gminy prawidłowy przebieg wyborów nadzorowała komisja w składzie: Tomasz Makowski, Mirosława Łukaszuk i Joanna Krzemińska. 21 lutego byliśmy z kamerą w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Ełckiej, gdzie odbywały się wybory. Komisja skrutacyjna w składzie Danuta Pawłowska, Halina Nowsza i Tadeusz Łojewski sprawnie i rzetelnie przeprowadziła wybory i ogłosiła wyniki głosowania. Spośród 5 kandydatów na sołtysa wybrany został ponownie dotychczasowy sołtys Jerzy Wróbel, otrzymując 71 głosów. Ostatnią miejscowością, w której przeprowadzono wybory, była wieś Siedliska. Wybory odbyły się w Centrum Edukacji Ekologicznej. Uprawnionych do głosowania było 465 osób, w głosowaniu wzięło udział 119. Spośród 2 kandydatów na sołtysa wybrany został Mirosław Maciorowski, otrzymując 66 głosów. 27 lutego 2011 roku w hali sportowej w Stradunach odbył się finał 5. Mazurskiego Halowego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Ełk Antoniego Polkowskiego. Celem turnieju było promowanie masowej aktywności ruchowej wśród mieszkańców wsi oraz umożliwienie czynnego wypoczynku w czasie wolnym. Organizatorem turnieju było Gminne Zrzeszenie LZS w Ełku przy współudziale Urzędu Gminy Ełk, Warmińsko-Mazurskiego Zrzeszenia LZS, Międzyszkolnego Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego Pojezierza Ełckiego, lokalnej grupy działania Razem Silniejsi Gminy Ełk. W turnieju wzięło udział 14 drużyn z różnych regionów województwa warmińsko-mazurskiego. W meczu o trzecie miejsce Dantek pokonał Orzysz 4-2, natomiast w finale drużyna z Bajtkowa wygrała z Pisanicą 1-0. Najlepszym bramkarzem turnieju uznano Marka Gałoszewskiego z Bajtkowa, natomiast najlepszym zawodnikiem został Łukasz Ordowski z Pisanicy. Uroczystego podsumowania turnieju dokonał wójt gminy Ełk Antoni Polkowski, wręczając zwycięzcom i wyróżnionym zawodnikom medale, puchary i statuetki. Podczas uroczystej gali 5 marca 2011 roku w Pałacu Małachowskich w Nałęczowie rozstrzygnięta została 10. edycja ogólnopolskiego konkursu Wójt Roku 2010 organizowanego przez program Pierwszy Telewizji Polskiej. W tegorocznej gali uczestniczył m.in. minister rolnictwa Marek Sawicki, przedstawiciele kapituły oceniającej kandydatury, władze wojewódzkie i samorządowe. Całą uroczystość prowadzili znani prezenterzy TVP Paulina Chylewska i Robert Brzuska. Wójt gminy Ełk Antoni Polkowski, jedyny kandydat z Warmii, Mazur i Podlasia, który pretendował do tego zaszczytnego tytułu, znalazł się w plebiscycie na 2. pozycji. Udział w konkursie to wielkie wyróżnienie, zaszczyt i osobista satysfakcja. To uhonorowanie osiągnięć gminy Ełk, laureata wielu konkursów na szczeblu krajowym i regionalnym, promocja gminy, miasta Ełk, powiatu ełckiego i całych Mazur. Zakwalifikowanie do grona finalistów odbieram jako wyróżnienie dla całej społeczności 80 wsi gminy Ełk. Mieszkańców, rolników, sołtysów, radnych, strażaków, pracowników kultury i oświaty, działaczy zrzeszenia LZS i TKKF. Te wszystkie zaszczyty, osiągnięcia i bezgraniczne oddanie się służbie mieszkańcom gminy Ełk nie byłyby możliwe, gdyby nie wsparcie ze strony wszystkich współpracowników i najbliższych mi osób, mówi w wywiadzie wójt gminy Ełk Antoni Polkowski. W liście gratulacyjnym prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego czytamy m.in. Pełniąc od 2006 roku funkcję wójta, dał się Pan poznać jako znakomity gospodarz i organizator zaangażowany m.in. w promowanie wśród dzieci i młodzieży kultury fizycznej, o czym świadczy fakt budowy Orlika i kompleksu rekreacyjnego. Po raz 10 witam Państwa na rozstrzygnięciu ogólnopolskiego konkursu Wójt Roku. Po raz 10 witam na przepięknej ziemi lubelskiej. W pięknych wnętrzach Pałacu Małachowskich konkurs organizuje program Pierwszy Telewizji Polskiej. Już tak się stało, że jedynka upodobała sobie Nałęczów i ziemię lubelską, tak więc niech tak będzie. Proszę Państwa, mam nadzieję, że będzie to wieczór piękny, wyjątkowy, pełen pozytywnych emocji, wrażeń. Jeden żal można mieć, tylko żal do fundatora tego pałacu, Stanisława Małachowskiego, że pod koniec XVIII wieku nie przewidział, iż będą się odbywały tak piękne i tak huczne wydarzenia.
Szanowni Państwo, drodzy laureaci, wszystkim Wam gratuluję. Dziękuję za to, że chcieliście wziąć udział w tym konkursie. To jubileuszowy konkurs. Ja szczerze mówiąc znam większość dotychczasowych laureatów. Miałem okazję także z nimi współpracować jako wójt, a tego młodzieńca Mariana Zalewskiego wprowadzałem w samorząd, więc życzę mu dalszych wielu sukcesów. Moi drodzy, samorząd, gmina to takie miejsce, gdzie każdy metr wodociągu, kanalizacji, drogi widać. Każdy metr, każda szkoła, każde przedszkole, świetlica służą konkretnym ludziom. Tam nie ma miejsca na fajerwerki, tam nie ma miejsca na zaczepki. Tam jest właśnie miejsce na wykazanie się jako autentyczny gospodarz. I ta dziesiątka dzisiaj tutaj stojąca na sali to są rzeczywiście gospodarze naszych wspaniałych ojczyzn. I jeśli słyszymy dzisiaj głosy malkontenctwa, marazmu, straszenia przyszłością, to myślę, że dobrze byłoby, żeby przynajmniej te 10 gmin, tych 10 wójtów dotychczasowych laureatów, powołało takie stowarzyszenie do terapii tych wszystkich malkontentów, którzy nie wierzą w Polskę, nie wierzą w nasze społeczeństwo, nie wierzą w nasz rozwój. Więc myślę, że razem wspólnie takie stowarzyszenie i takie działania podejmiemy. Życzę Wam dalszych sukcesów. Dziękuję Panie Ministrze.